Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w... Mad Max! I to mi totalnie nie wyszło, kurde. Myślałem, że uda mi się gościa tak. A no właśnie, witam się z wami. No teraz już bardzo blisko twierdzy Krwistobrodego, ponieważ dokonałem takich oto postępów u Jita. Skupiłem się głównie na suchym Zephyrze, bo chciałem sobie palnik jeszcze dodać jako kolejną broń. Zło mu też mi trochę wpadło. Ale niestety, muszę do tego rozwalić cały ten konwój. Tutaj co? Na to wzgórze wraków. Kolejny obóz, który zdjąłem. Muszę Griffę też odwiedzić. Muszę pancerz sobie wykupić, ponieważ niestety, ale bardzo boli fakt jego braku. I tutaj Krwistobrody jeszcze bardziej. No dobra. O, szturny trigger! Wjeżdżaj mi tam. Ulepszyłem sobie harpun dodatkowo. Jeszcze bardziej niż się dało. A i ta strzelba z trzema lufami. It is. It's the little count of the carburetor. Leci też z kuszami. In the devious suckling face. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got gas. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, he was sent to me by the angel combustion herself. We parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. And please, this car needs healing. She does. And strengthening. Yes. And if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. The hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks, B. Thanks, B. Yes. Okej, zadziwiająco łatwo dają się wszyscy przekonać. Siedziba Krwistobrodego, kolejna twierdza. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. Radził, co może, no to pogrzebie sobie dalej przy silniku. Out there, the ocean waits, ready to come a crashing and cover these lands anew. We will be ready then. The gales of glory will fill our sails. Okej, okay, tutaj cały opis Krwistobrodego dla was. Ej, widzę wspólna cecha Krwistobrodego i Jita. Obaj znają Chumbucketa, obaj szanują jego skill w mechanice, ale obaj nie mają do niego za grosz zaufania. Trochę to smutne, nie uważacie? Dobra, tutaj w tych trzech równinach, Jezus, w tych trzech strefach wpływów Krwistobrodego są te... Jest komin oraz ten cały... Te źródła saletry do oznaczenia dla Jita. Myślę, że to przy okazji wykonamy, bo to da nam tutaj
projekt zbrojowni. Dobra, było pogadane. Miejsca jeszcze. Jak się przeniosłem tutaj, to mi się terytorium Krwistobrodego odblokowało. Tak więc jeden opis i o samej twierdzy. Nie mam bladego pojęcia, jak to coś miałoby pływać, gdyby faktycznie ocean znowu powrócił, ale... Okej. Okay. Bo raczej statek z tak wielką... Znaczy, dziurą to przesada. Z tak urwanym dziobem na przodzie, no to raczej nigdzie nie popłynie. Dobra, to jest ciągle niedostępne. Weź drut. Tylko pytanie, gdzie się on znajduje. Ej. O! Jakaś laska z dzieckiem? Okej, nie spodziewałem się tutaj znaleźć po pierwsze żywych ludzi, innych niż jego załoga, a po drugie tym bardziej spodziewałem się znaleźć tutaj kobiety. Jak na razie tylko samych chłopów spotykaliśmy. I to takich, którzy się chcieli z nami napierdalać, ale żadnej kobiety jeszcze nie spotkaliśmy. Okej, czyli teraz pewnie będę mógł w końcu skonstruować tego waleta. Okej, nie mogę dalej tu wejść. No ale... Mogę skończyć wreszcie tę misję. Więc z chęcią to zrobię. No, obrona trochę idzie w górę, tak więc... Poproszę. Teraz co? No i teraz mnie czeka... O! Trzeszczące nadwozie to wymaga misji. Ej, trzeszczące nadwozie... Ej, ale to wymaga tylko tej misji! Czy mógłbym w ogóle... Czy to się... Nie musiałbym w ogóle kupować tych dwóch poprzednich, tylko wykonać misję i dostać od razu ten pancerz. Prawie najlepszy. Który jest mi tak potrzebny, żeby mieć najlepszy pancerz. Za 1400, Jezus Maria. Nieźle. Tutaj obrona idzie mocno w górę, ale mam za słaby silnik, żeby dobrze z tym jeździć. Ale może to już by mi pozwoliło się pozbyć tamtego, no chyba, że na ten grzmot poczekam, bo to jest chyba coś wybuchowego. Czarna magia, muszę wypatrywać tej misji. Dobra, archanioły. Można zbudować, budujmy więc. Tak, chcę zbudować. Pięknie. Misja ukończona w klasyka pustkowi. Chumbucket nazywa go waletem. A dla mnie stanowi on kolejny krok ku pojazdowi, którego potrzebuję. Celem nadal jest Czarne Miasto, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi. Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed, indeed, yeah. And maybe. Not even then. O, jest na zielono z kłódką. Czekaj. Pokaż mi to. Przybliż. No, co to jest? To obok. O! Max musi udowodnić swoją wartość, by zdobyć zaufanie Krwistobrodego. Uzyskaj rangę Legendy Jaszczur Dnia. To już mam dawno za sobą. Rozbierz obóz na terytorium Krwistobrodego. No proszę. Czyli jestem teraz zmuszony do zrobienia questa. Znaczy do zrobienia jakiegoś obozu. Ej, drugi poziom. Trzeci poziom. Też trzeci. No to zaczniemy od tego. Bo jest trochę łatwiejszy. Przy okazji może potem z tego obozu przeniosę się do tego balonika. Ale myślę, że najpierw jeszcze zajmiemy się tym. No bo i tak to jest po drodze. Więc tak, do balonika, oznaczyć źródło, do obozu. Potem może do kolejnego źródła i kolejny balonik. I tak dalej. Wiecie, żeby tak w miarę to fajnie spożytkować czasowo. Bo też muszę wypatrywać tej... Ała!
Muszę wypatrywać ciągle tej misji Czarna Magia, żeby ogarnąć sobie jakoś ten nie konwój, tylko ten grzmot. Jade marked the battle sites. Where can we find Sulfur? Oh, the Yelly Smelly? Sam knows. Yeah, chapter. I'll show you. No dobra, no to powiedz mi gdzie. Jakieś kamikadze na mnie właśnie lecią, czy jak? Dobra, tutaj przy okazji tego straszaka zdejmę. Tylko żeby nie spaść na dół, proszę mnie go zaczepić. Pociągnąć i jedziemy dalej. Okej, tak na oko jeszcze ze 3 takie straszaki, może 4 i powinno iść spać na 4. Dobra, no, uwaga, uwaga. Żeby nie pojechać za daleko. Co ty nie powiesz? Zazwyczaj tam gdzie jest dym. This was a battle. This was a slaughter. These roadkill are cut to pieces. Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co się tu wydarzyło. Dobra, zbierzmy złom. Jest jeden. Jest tu gdzieś drugi, czy nie? Tu oznacz teren. Tak na koniec, zanim jak się będę stąd zabierał. O, tu jest złom. No i to tyle. Dobra. To poszło szybciej niż sądziłem. Dobra, Jit, masz tutaj. Pierwsze źródło saletry. Ale poważnie, saletrę da się. Nie, bo saletry chyba nie da się wyciągnąć z trupa, nie? Czy jednak się da? Trochę się zgubiłem teraz. Dobra. Okej, zaznaczyło mi to. Pięknie. Tak więc proszę mnie teraz jechać w tamtym kierunku. Ale okej, ale pytanie. Mam rozebrać obóz, ale w sensie mam go rozebrać tak jak tamte poprzednie? No super, fajnie. Dajcie mi spokój, bo nie chcę z wami w ogóle walczyć. Mówisz coś takiemu? Dobra, dałem mi spokój. Na szczęście. Jezus, co ja chciałem? Ciągnij! Dobra, gdzieś tu jeszcze powinno być zabezpieczenie tej rury. Tylko w sumie pytanie, gdzie? Ty, złombulans tam jest! Zajebiście! Ej, harpun, a mam? A mam kanister przy sobie? A nie, dobra, mam jednak, okej, już. Nie pokazywał mi się, to już myślałem, że go nie mam, ale na szczęście mam. No, także proszę mi stąd wysiąść. Zdychać. Pojazd wroga. A, taki słaby pojazd, więc... Spróbuję... nim... Okej, okay, nie da się zrobić tak, jak chciałem zrobić! Do tyłu, do tyłu, do tyłu! No okej, okay, nie do końca wyszło tak, jak chciałem, ale... nawet fajnie, nawet... Wróć, nie tak stylowo, jak chciałem. Bo chciałem, wiecie, wyskoczyć przed... dojazdem, żeby to się samo wysadziło, no ale... Nie poszło też tak źle. Dobra, tutaj trochę jedzenia. We sit safe in the car. Ooh,
Do auta, do auta, do auta, wracamy do auta, panie! Czas przeczesać burzę! Jaka obrona przed po... Ty, tam jest jeszcze jeden koleś, serio? A to jest miotacz koktajli, okej. Seriously? No, nie wierzę, dwa pociski zmarnowałem. Dobra, cofamy, cofamy. Czas zebrać trochę złomu. Tylko też warto by było się nie wysadzić po drodze. A! No, łap to! No, chyba się sama zatrzymała. No, na ściance. Dobra, to bierzemy cię ze sobą. Chodź, chodź, chodź na ziemię. Au. Dostałem właśnie trochę w ryj. No, niszczymy. Pyk. Pięknie. Nie wierzę. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Ja pierdolę. Dlaczego ten piord musiał walnąć akurat idealnie w momencie, w którym zacząłem zbierać złom i nie mogłem tego uniknąć? I dlaczego akurat zgniło złom musiał być teraz na loadingu? Ja pierdzielę, ale lama. No dobra, przynajmniej ta autko mi stąd nie zniknęło. Dobra, trudno. Broń w dłoń. To mi się udało. Egzekucja! Egzekucja! Czemu to robisz mocne uderzenia, chłopie? Każe ci ktoś? I co? I karniak z nożem! Sztuk dwie! Dwie, znaczy się. Nie popisałem się. Zwłaszcza z tą burzą. Jeszcze na tego złomu nie zebrałem. To jest najgorsze. Dobra. Tasak w dłoń, powiedzmy. Bo to mi przypomina trochę tasak. Okej. Okay. Trzy insygnia, jeden strzępek, sześć... O! Zbiornik na wodę. Pięknie. To jest akurat rzecz bardzo przydatna. Panie, bo się jeszcze okazało, że to jest cały zbiornik na wodę tutaj. To byłoby XD. Ty, czekaj, co tam było? Amunicja. No, sprawdźmy, czy coś zbiorę. Nożyk, okej. Okay. Zawsze coś. Nie wiem, tylko wiem, gdzie on trzyma te noże, no bo jeden widać, że ma tutaj z tyłu, ale gdzie ma dwa pozostałe? Tak się, bo teraz ma na przykład dwa noże i powinien mieć gdzieś jeszcze obok dodatkowy, ale wygląda jakby to się jakby multiplikowało z tyłu, nie? Dobra, póki co z tej strony to tyle. To chyba mogę otworzyć skopa. Tak a propos to. Jak już jest tutaj woda, już minęło 19 minut, 19,5 minuty dokładnie. Dobra, to tak. Napite. Uzupełnimy teraz poziom wody. No to jak lekko połowa, ale dzięki mojej wrodzonej zdolności esencji prawie do pełna sobie uzupełniliśmy. No patrzcie, widzicie jaki Maksiu szczęśliwy, aż skacze z radości. Dobra, z buta wjeżdżamy. Wrzasnął zaalarmowany, obviously. No czemu ty, chłopie... Ha! Jest, udało się! Dobra, unik, unik, unik.
A, w sumie możesz tam nawet. Pięknie! Rozbrojenie! Dziękuję! Teraz ja się pobawię tą pałą. No, chociaż tutaj widzę, jak się odpali ta egzekucja, to jednak on ją wykona bez tego. Bez tej. No, bez wtrącania się przeciwnika. O, idealny blok totalnym. Przypadkiem! Ała, aż mnie to zabolało! No, który teraz? Uhu. Okej, odzyskałem pocisk do strzelby. Trochę złomu z nich też pozbieramy. No, zajebiście liche ilości, no ale lepszy ryc niż nic. Okej, ale patrz, jaki fajny krajobraz, nie? Nic, tylko włączyć tryb foto i się jakoś ustawić. O, nożyk i amunicja snajperska, pięknie. A czemu po prostu tego nie podważy? Wydaje mi się, że to by chyba poszło trochę szybciej. Dobra, na wszelki wezmę ten kanister. A nie, muszę go wziąć, to już jest koniec obozu. Wait a minute. Gdzie są dwie pozostałe paki złomu, projekt i tak dalej? A, chyba tam są. Dobra. Tak, to. To tu na razie tylko opuścimy. A my lecimy dalej. W ogóle, ile tej ropy tu się marnuje, skoro oni tak to wydobywają, a to jeszcze leci na ziemię. No, jest ostatni insygnium. Jest amunicja. No. Pocisk snajperski. Odzyskałem chyba w ogóle te zmarnowane pociski snajperskie, co jest najlepsze. Dobra, i to jest... chyba... tak, to jest powrót. Na sam początek. No to gdzie może być jeszcze złom, strzępek historii i część projektu? Gdzieś pod ziemią? Zapluty głaz. Ciekawa nazwa dla obozu. No i dobra, przejęliśmy obóz. Czy to już odblokowało misję fabularną? O, jest! Na czwórkę, dzięki zniszczeniu obozu zleciało. I to dość mocno! Okej, okay, czyli nie trzeba było tego rozebrać w 100%, tylko wystarczyło przejąć obóz, no ale okej. Okay. To mnie nie zraża. W sensie, czemu bym miał. Pięknie. Zawieszenie za 200. Aha, dlaczego teraz, a dopiero mi wskakuje informacja, że zbudowałem Archanioła. Dobra, nieważne. Szeroki bieżnik, zwiększenie przyczepności... na asfalcie o 15%. Pięknie. Już 800. No nie, wracaj mi tam. 300. I 300. Ok, to mogę sobie pozwolić na masywny V8. V7. Kurwa. V6. Jezus Maria, nie ma V7 w ogóle. Chyba nawet na świecie. Tutaj trochę przyspieszenie prowadzenia spada, ale silnik jest mocniejszy, więc... nie powinno mnie to aż tak boleć. Pręty dla starszaków. Tutaj za 600. O, tutaj obrona jest prawie maksymalna, ale teraz prowadzenie byłoby troszkę gorsze. Z aktualnym silnikiem. Ten muszę jeszcze obniżyć zagrożenie, żeby w ogóle zobaczyć, jak zainstalowanie tego silnika mogłoby mi pogorszyć bądź polepszyć. No trochę pogorszyć, trochę polepszyć. I walet. Jest zdolny do wszystkiego, gotowy do udziału w niemal wszystkich świętych misjach. Pamiętaj jednak, że skoro nadaje się do wszystkiego po trochu, to do niczego nie nadaje się idealnie. A no właśnie. To jest taki najprostszy Archanioł, czyli taki najbardziej 50-50, taki najsłabszy też zarazem. Ognisty pogromca.
Okej. Okay. To jest ten. To jest to, co się pojawiło w trakcie chyba przy tym konwoju, który minęliśmy. No i proszę. Miałem 1000 coś, a mam 200 z hakiem. 1300 nawet. A tu jest strzępek historii. Siostrzeczko, to się dzieje dosłownie wszędzie. Ludzie w końcu się przebudzili. To faszystowskie państwo policyjne wkrótce będzie musiał zmierzyć się z bardzo potężnymi przeciwnikami. Z bardzo ze świadomymi ludźmi. Do tego czasu bądź silna. Marvin. When people truly became aware, it was too late. The end was upon us. No, niestety tak jest dość często. O, tu jest projekt, pięknie. Dość często tak jest, że kiedy coś się ma spierdolić na świecie, to ludzie ogarniają to za późno. Czytaj, ogarniają, że w ogóle coś takiego się dzieje. A co dopiero mówić o tym, żeby jakoś z tym zaradzić. Dobra, i gdzieś paczka złomu jeszcze powinna być. Pytanie gdzie? Bo jeszcze bym ten złombulans bym dostarczył do Krwistobrodego i wziął od niego tę misję, która się odblokowała. A jeszcze Griffa! Jeszcze Griffa mi został, właśnie. Okej, tutaj bym zjechał. No i dobra, gdzie może być ten złom? Jest tylko kanister. Kanister ja akurat mam. Na pace, tylko go nie widać przez to, że mam chyba waleta skraftowanego. A nie ten domyślny wygląd Magnum Opus, chociaż w sumie nie wiem, co ma jedno z drugim wspólnego. Tutaj coś. Jest tego ten złombulans. Tu? A, czyżby? A nie, to jest chyba... No, to jest sekretne wejście tutaj. Chyba. Też nie jestem w sumie pewien. Nie wiem, czy to jest wejście, czy wyjście. Chyba wejście jednak, bo od tej strony jest farba, a nie od drugiej. Dobra. Gdzie jest ten złom? Bo mi nie powiecie, że ten złombulans się liczy jako złom. No nie, no nie ma tutaj tego. Ty, chyba, że jest pod autkiem. No nie, niestety nie. No dobra, kiedy indziej sobie to znajdę. Czyli tak, proszę mapkę. Do Krwistobrodego. W sumie ja wam to wytnę, widzimy się u Krwistobrodego już. Gdzie do niego zagadamy. Ja mam nadzieję, że nie rozwalę po drodze tego auta, bo byłoby trochę słabo stracić tyle złomu. No i dobra, jestem już prawie na miejscu. Juhu! O nie! No Jezus Maria! Ja naprawdę nie powinienem nigdy chyba dostać prawa jazdy. Jak będę takie akcje za kółkiem wykonywał, no to... Nie wiem, kogo bardziej mi szkoda. Mnie samego, czy ludzi, którzy będą musieli przy tym spierdalać. Dobra, może teraz się uda? Jest! Za drugim razem. I cyk, 500 sztuk złomu. Gościu, jaka cierpliwość? O! O, teraz do nich możemy chyba dojść. Dziecko w takim świecie? Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. Towaru? Co, oni z jakimś handlarzem niewolników? Ej, ale Maxius zrzucił... Nadzieja.
Whatever it takes to survive. Whatever it takes to keep my glory alive. Nadzieja i Gloria. Fajne imiona. Hope and Glory. W pierwszych dniach upadku córką kronikarzy Panny Gridy... O Boże. To jest mocne wbicie w tego. Mocne wbicie się w lore teraz świata. O Glory też coś będzie? Czy jeszcze nie? Nie, o Glory akurat nie ma. Ale widzieliście? Maxiu wrócił, ale... zrzucił ten wachlarz tak, żeby ona mogła go sięgnąć. Kolejny strzępek historii. O, fajny motor. Co to jest do diabła? No tutaj, gdzie są same auta, no to motor to jest coś nie do pomyślenia, co nie? Ale wyobraźcie sobie. Ghost Rider w klimatach Mad Maxa. Dałoby się? Na spokojnie. Dobra, tam jest kolejny złom. A to później. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. To nie jest Liam O'Brien? Could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talent. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Okej. Okay. Twardsza sztuka. Tak się nazywa ta misja. Czyli co? Pierwszy konwój do zniszczenia nas czeka. Ekipa rozpoznawcza. O, śledź na mapie, poproszę. To akurat bym chciał. Gdzie to jest? Jest gdzie? Tu? Dwa. Tutaj? Tutaj? I tutaj. Okej, okay, widzę, jeden jest w obozie, drugi... Drugi też jest w obozie, a trzeci... trzeci też jest w obozie. Nie no, zajebiście. Myślałem, że jakiś będzie w miejscu poszukiwany. Nope! Wszystkie trzy są w obozie. Zajebiście. No dobra. Ale obozy tam będę sobie rozwalał na własną rękę. Tutaj, żeby to zbudować, to muszę właśnie tą misję dla Jita wykonać. No ale ją dokończymy chyba już innym razem. Bo teraz to nie bardzo jest na to czas. Chociaż jestem ciekaw, czy coś, jak wyjdziemy z twierdzy, to czy coś powie. No i tu już jest zamknięte, już tam nie możemy wejść. Dobra, tu jeszcze... Bo ile tu zostało? Jeszcze ten jeden złom, gdzieś tu go na dole widziałem. O, właśnie. O, tutaj 100% eksplodowane. I mały magazyn mogę już zbudować. Ale... innym razem. Innym razem. What were Gut Cash's words? Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon. Call the talon. I'm gonna take it from him. Indeed? Yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it. I'll go get it. What happens, happens. Znajdź konwój ciemnego Dekla. Okej, okay, on jest gdzieś tutaj. Czy tu są dwa konwoje? Tak, czyli jeden znaleziony przeze mnie w tym miejscu i jeden, który zniszczymy tutaj.
A jakoś to jest pierwszy konwój w ogóle, to pewnie będzie to konwój dość łatwy. No to dobra. Ode mnie póki co to tyle. Ja zmierzam w kierunku tamtego balonika, aby po pierwsze odkryć sobie kolejny fast travel w tej sieci naszej, powiedzmy. A po drugie, aby odblokować sobie coraz to kolejniejsze... I cyk, wpada znowu złom, bardzo ładnie. Aby odblokować sobie kolejne rzeczy do zniszczenia bądź do ogarnięcia. Tak się mu tylko wydaje. Co jest? No kurde, ten durny trigger, no już myślałem, że on mi jakoś po oponach pojechał. Nie, oczywiście, trigger znowu mnie musi w dupsko wyruchać. Super, teraz wy... Serio? Jakim? Kurwa, nie wiesz. Ja pierdolę. Myślę, gościu do mnie strzela, opony, trigger, nie. Jakiś gościu napierdala do mnie po prostu ciągle, na kurwia mi czołówkę. Ja jebiks. Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called the Talon. I'm gonna take it from him. Indeed, yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this Talon up without a fight. I need it, I go get it. What happens, happens. Dobra, trudno. Lecę tam jeszcze raz, ale już bez was, no bo jak powiedziałem, wszystkie te punkty są praktycznie kropka w kropkę, prawie że takie same. Różnica jest tylko taka, że raz musimy dolać paliwa, żeby w ogóle polecieć balonem, a raz musimy go, tak jak w tym przypadku widzę, sprowadzić jeszcze wcześniej na ziemię. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Żegnam się z wami i do następnego odcinka, w którym zajmiemy się tym konwojem. A być może także i innym, co pozwoli nam odblokować kolejną broń w naszym arsenale. Ale to już czas pokaże. Tak więc bez przedłużania... Do usłyszenia. Cześć.